wchodzimy na Czarną Górę. Czarno co widzę, a ty? Tak. To jest najwyższy szczyt województwa. Teraz, my jesteśmy w Czarnogórze? No. W tym państwie? Tak, Czarna Góra. To jest najwyższy szczyt kujawsko-pomorskiego województwa. Kolejny kraj do listy krajów odwiedzonych. Tak. Czarnogóra. No i też muszę wpisać jeszcze Litwę, no bo tam też jak dotknąłem ziemi na Litwie. No. Tak, a ta trawa należy do Litwy, tak. I dotknąłem trawę, złamałem prawo. Trójstyku Winksztyniec, tak. No, no i widziałem Rosję, chociaż w sumie nawet nie można patrzeć na Rosję. Zdjęć, nie można tam robić zdjęcia, nie można tam chodzić i nawet patrzeć na to. Coraz bliżej Czarnej Góry. W Górach Obkaskich, w najwyższym szczycie kujawsko-pomorskiego województwa, a zaraz na niższym szczycie ze szczytów Korony Gór Polskich. Trasa tutaj to nie należy do najtrudniejszych, ale podejście trochę jest. Idziemy dalej. Ja jak zawsze mam wiele do powiedzenia, nakręcenia i zrobienia zdjęć. Dobrze, że nie jesteśmy w Czarnej... Sobie sprawdzicie, co to Czarna Góra. W Czarnej Jaką ma flagę, jakie ma godło i gdzie leży. I z kim współpracuje. No to jesteśmy już na miejscu. 50 metrów do Góry Zamkowej. To nie było jakieś wielkie wyzwanie, ale jeden ze szczytów Korony Gór Polski zaliczony. Najniższy, de facto. Sama Czarna Góra w województwie kujawsko-pomorskim, północno-zachodniej części, tuż obok Kamienia Krajeńskiego. Na pograniczu dwóch województw, województwa kujawsko-pomorskiego i województwa pomorskiego. Jeśli byście chcieli się wybrać z Torunia czy z Bydgoszczy, to czeka was około 100-kilometrowy, w zależności od miejsca, z którego ruszacie, 100-kilometrowa podróż, aby tutaj dotrzeć. A sam szczyt i dotarcie na niego nie jest mocno skomplikowane, aczkolwiek nie ma tutaj jakichś mocno zurbanizowanego i określonego szlaku pieszego. Jest i szlak pieszy i rowerowy, ale mocno nieczytelny. Ty, czy nawet jest legenda o Czarnej Górze? Nie. Zauważyłem. Przeczytałeś? Tak.